Zadowolony jestem z tego punktu, który jest wyłączony na trudnym terenie. Na pewno mam bardzo wymagający rywal. Drużyna, która do tej pory się jeszcze nie przegrała, także widzieliśmy, że jest tutaj ciężkie zadanie. No nie ukrywam, że mieliśmy dzisiaj bardzo duże problemy z wystawieniem drużyny. Sporo kontuzji, kartki, praktycznie linia obrony. To, co mówiliśmy na początku rundy, tak jak jeden zawodnik, to nie na swojej pozycji. Także obawiałem się tutaj o tę dyspozycję naszą w grze obronnej. No, trochę błędów zrobiliśmy, ale udało nam się tutaj obronić, nie stracić bramki. Od 70 minuty uważam, że graliśmy coraz lepiej i stworzyliśmy dwie bardzo groźne sytuacje, w których mogliśmy zdobyć bramkę i wywieźć tam 3 punkty, ale oceniam cały mecz, uważam, że wynik remisowy jest wynikiem sprawiedliwym. Przede wszystkim witam Państwa serdecznie. Zgodzę się tu z ostatnim zdaniem, że ten wynik jest sprawiedliwy. My mieliśmy swoje dwie sytuacje, przeciwnik miał dwie, także skończyło się remisem. Jedno, z czego można być zadowolonym, to tylko z tego, że drużyna nie przegrała kolejnego meczu, natomiast z gry nie jestem zadowolony. Za krótko trwała moja przygoda do tej pory z Radomiakiem, więc apeluję tylko o cierpliwość. To dosłownie 2 tygodnie popracuję z tą drużyną, wprowadzę swoje zmiany. Dopiero wtedy będzie można coś więcej mówić o tej dobrze tego zespołu, ponieważ ja dopiero się poznawałem zespół. Uczyłem się wczoraj jeszcze do późna w nocy nazwisk niektórych zawodników, także dzisiaj mówię tylko jedna rzecz, nieprzegrany mecz, a cała reszta po prostu odbyło się i pracujmy, żeby to wyglądało. Mogę powiedzieć, że już plan jest ustalony. W tym tygodniu zawodnicy nie dostaną dnia wolnego. Jest dużo pracy, więc nie będzie to intensywna praca fizyczna, tylko myślę bardziej intensywna praca i psychologiczna, i po prostu moje rzeczy, które chcę wprowadzić, muszę przekazać. A żeby to przekazać, to muszę mieć drużynę, muszę z nimi porozmawiać. Fajnie by było, żebyśmy pojechali przed Łowiczem dzień wcześniej na mecz, żebym miał zawodników przykładowo w hotelu, żebym mógł z nimi porozmawiać i tak dalej, a poniedziałek dopiero zawodnicy dostaną wolne, ponieważ muszą dostać wolne, więc poniedziałek będzie wolny, we wtorek spokojny trening też. Kwestia jest tylko taktyki, ułożenia pod przeciwnika. W środę gramy z Wisłą Płock, no i później powtórzy się sytuacja, że czwartek, piątek, pewnie sobota będziemy trenować i w niedzielę mecz, dopiero wtedy zawodnicy dostaną znowu dzień wolny. Tak jak mówię, nie będzie to nie wiadomo jaka praca ciężka fizyczna, tylko przede wszystkim praca umysłowa.